No, więc tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o dzisiejszego streamka, chyba głównie skupimy się na Elevatorze, przynajmniej na razie, więc w zasadzie będę mógł na jakąś jeszcze godzinkę ustawić warty, bo na razie na tym się będziemy skupiać. Będę chciał go zrobić do 20, bo o 20 Elevator się kończy. Generalnie nawet nie wiedziałem, że dzisiaj jest koniec Elevatora. To tak w ogóle myślałem, że jutro o 20, bo oni przeważnie tak teraz przedłużają eventy, żeby jeszcze dali radę zrobić tego streamka na Twitchu, Shakes and Fidget oficjalnie, a okazało się, że się dzisiaj kończy, więc to w sumie taka niespodzianka, ale dla mnie dobrze, bo chciałem zrobić live'a z końcówki, jutro live'ika nie ma, więc dobrze, że wypadło to dzisiaj. I tak jak mówię, na dwóch serwerach bijemy się o top 1 i jest bardzo close, mianowicie jest to serwer W50, gdzie w tym momencie wygląda to tak. No teraz troszkę odjechaliśmy, natomiast no widzicie, tutaj w ogóle trzy gildie są bardzo blisko siebie, jeżeli chodzi o te punkciki. To możemy jeszcze odebrać przy okazji, niech będzie. Drugim takim serwerem jest S40 Polski. Tutaj też mamy, no tu sami widzicie, 2000 punktów niecałe różnicy. Także tutaj już jest bardzo close. Więc będę chciał to na pewno, no wiecie, jeszcze dzisiaj nic nie klikałem oczywiście, a nic, więc będę chciał to jakoś docisnąć ile tylko mi się uda. Bo na co dzień tak nie robiłem, szczerze mówiąc, na co dzień to tak przeklikiwałem, żeby przeklikać i jak już był jakiś lekki opór, to odpuszczałem. No a dzisiaj będę chciał tutaj pomóc chłopakom. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe serwery, to tu mamy już chyba pewną pozycję, dokładnie, tu już raczej się za wiele nie zmieni, tu już raczej zostajemy na top 3 jako gildyjka, ale też oczywiście dociśniemy, żeby było na 100%. I jeżeli chodzi o ten serwer, to chyba też już jest sprawa wyjaśniona, tak mi się wydaje, czekajcie, bo tu się coś, nie wiem, no w każdym razie tu też raczej jesteśmy top 3 i raczej się już za wiele nie zmieni. Nie mogę wam teraz rankingu pokazać, bo niestety coś się buguje, ale no raczej tutaj też nie było jakoś bardzo close, więc dobra, zaczynamy chyba od W50. Dobra, albo nie, w sumie to może zaczniemy od S40, bo tutaj jest bardzo, bardzo close. I szczerze mówiąc, tutaj jestem najbardziej ciekawy, jak to się potoczy. Więc tak, chcemy to wycisnąć na pewno na 100%, także zanim ja tutaj będę miał problemy z przeklikiwaniem, to robimy tak, że każdego mobka bijemy z tym bufikiem i będziemy go szukać za każdym razem. Może to troszeczkę zająć, ale no dzisiaj stream jest tylko z tego głównie, więc jakby postaramy się, żeby to nam poszło jak najlepiej. I tutaj wspomożemy chłopaków. Korondor widzę, że ładnie pocisnął. Wydaje mi się, że pocisnę dalej na tym zabójcy, że tutaj troszkę on był niedoceniany przeze mnie, ale zobaczymy. Wszystko się okaże. O, tu już jakiś problem. A w ogóle wczoraj to też tak na telefonie, bo mnie nawet w domu nie było, więc na telefonie tylko poprzeklikiwałem na szybko. No ale co? Jest jak jest. Szukaj złotych jedzonek? No, mógłbym niby, ale te złote jedzonka to one nie dodają. One mają taki dodatkowy efekt, czyli na przykład tak jak tutaj, 18% więcej obrażeń od broni. A mi to jest niepotrzebne, bo mi głównie zależy, żeby teraz jak najwięcej tych żetonów jeszcze, w sensie tych tokenów piekielnych zgromadzić. Dobra, pyk i pyk, okej. 209, do 200 jakoś 20 powinno iść tak na luzie mniej więcej, z tego co pamiętam. Jestem gotów na giga lagi? W sensie jakie lagi, Koman? Czemu mają być lagi? No, więc tak jak wspomniałem na początku, fajnie, bo sobie tutaj odbierzemy te nagrody, zobaczymy jak to finalnie wyszło o tej 20. Ja tutaj podociskam, jeżeli by nam zostało czasu, no to porobię awkę po prostu, bo jeszcze tu jej nie robiłem. Ale dzisiaj będę się chciał głównie skupić na tym, żeby tą helkę jak najlepiej docisnąć. Siemanko Wazon, bo dużo osób będzie. Wiesz co, wczoraj na przykład miałem lagi i wczoraj się bardzo cieszę, że zrobiłem, bo tak jak mówię, robiłem awkę na telefonie i bardzo się cieszę, że zrobiłem ją jakoś z rana, tak gdzieś 10-11, bo potem po 12 jak jeszcze wbiłem, żeby tam odebrać jakieś, nie wiem, akademię czy coś, to strasznie lagowało, ale teraz chodzi w miarę okej, nie? W sensie myślałem, że będzie gorzej. Zobaczymy faktycznie tak bliżej 20. Procesory wymieniają. Właśnie nie wiem, co jest z tymi procesorami. Chyba nie w tamtym tygodniu, tylko 2 tygodnie temu pisali, że w kolejnym tygodniu je wymieniam. No i teraz zleciał cały tydzień i nic nie wymienili niestety. Czy wiem, że zło... Serio tak to działa? No ile daje zwykły?
Zwykły daje 10%. I ten złoty też dawał 10%. Tak, Chomp bije Smokiego, tylko nie jest to takie proste, ale generalnie da się to zrobić. Tak, to ja też to mówiłem, Mike, że bardzo dobrze, że te buffy w ten sposób działają, bo tak to by był totalny skam. A tak jak w legendarnym lochu jest, że nawet jak nie walczysz, to ci się na przykład mięśniaczek zużywa. A poszukaj złotego, to zaraz, no. Ale wcześniej był złoty, no. Ale dobra, zaraz zobaczymy. No tu już, tak jak mówię, 220, już powoli zaczynamy mieć problemy lekkie. To jest w ogóle kto? To jest mag, no to w sumie też nie ma co się dziwić. Ale jeszcze chcę go kliknąć. Dobra, siedzi. Kogo teraz mamy? Woja. Ale nie, dobra, to już może zaczniemy kupować te buffy takie zwykłe. Tylko poszukam wam tego złotego. To mogę w sumie kupić, to mi się na teraz przyda. To jest w ogóle chyba jeden z lepszych buffów. Te ciosy krytyczne. Tak mi się wydaje. 12% daje złoty? Ty no... O faktycznie! To czemu tam pisało, że 10? To ja coś źle spojrzałem, czy o co chodzi? No dobra, no teraz to już trudno, ale... Będę wiedział na W50, jak potem przejdziemy. Ale ja coś źle zobaczyłem, czy tam było, że daje 10%? Ja mówię, no dzisiaj to akurat... Tak wiecie, jeżeli chodzi o myślenie, to może nie jest najlepiej ze mną. Ale tak mi się wydawało. No nieważne. No 10%, 12% to już nie są jakieś niesamowicie duże zmiany, szczerze mówiąc. Siemanko, Troczek. Dobra, siedzą kolejni. Mamy znowu jakiegoś woja. 2-2-3 i to jest w ogóle już mój rekord. Ale szukamy dalej. To jeszcze powinno padać takie. Zobaczmy staty. Karondor. Zobaczmy jego statystyki też. 43 tysiące inteligencji. No to my mamy o wiele mocniejsze staty. On tutaj unikami pewnie wygrywa, my też unikami. No, powinno pójść na luzaku. Mała różnica jest? Tak, malutka, no ale jednak jest, nie? Mogłem szukać złotych, ale mówię, było minęło, trudno. Ale dzięki. Właśnie dlatego ja... A, już mi się skończył. Dlatego ja lubię takie rzeczy robić na live'ach, bo zawsze ktoś pomoże, zawsze ktoś sprostuje moją głupotę, moje dzbaństwo, że tak powiem. O, tu mamy zajebisty też. Ten złoty krytyczny. 63,5 tysiąca punktów. Jak to wygląda w rankingu w tym momencie? Zaraz zobaczymy. To jest kto? To jest mag. Okej, no to z tym z magami wiadomo, zawsze jest problem. Dzięki za followka w ogóle. A, i Michał, dziękuję ci za tego subika w ogóle, w końcu oficjalnie. Dzięki ślicznie, zapomniałem już. 16 minut temu go dałeś i miałem ci podziękować, jak już pokażę mordę. Dzięki raz jeszcze oczywiście za twojego Prima. Teraz mamy zwiada, to powinno być na luzie. Okej. Clown z mocikiem, to jeszcze w sumie też wypadałoby na runę patrzeć, nie? Na to, co oni tam mają, jeżeli chodzi o obrażenia, jak odporność. Siemanko, Wolter. Witam serdecznie. Tu możemy jeszcze powrzucać troszeczkę golda. Coś chcą ode mnie? Nie, już tyle czekam, żeby bronię ode mnie wzięła ta rura, ale niestety nie bierze. Trudno. Siemanko, Szczurek. Co my tu mamy? My tu mamy tak, błyskawice i ogień, czyli na tego klauna powinno być git. Tylko się przydadzą jeszcze te. Nie wiem, jest coś lepszego do pokonywania według was potworków w tym elevatorze? Oczywiście, znaczy wiadomo, nie mówię, bo wiadomo, że lepsza od tego buffa jest ta złota. Ten sam buff, tylko że złoty, nie? To jakby logiczne. Ale chyba to jest najlepsze, szczerze. Żeby te kryty boostować. Janko, Szymek. Sama z ręka ta boosted? Tak myślisz? Nie wiem. Nie, no piwko to ci dodaje HP. Jak się nie mylę. Nie, chociaż nie wiem, ciastkę ci chyba dodają. A nie, dobra, piwko ci boostuje z rękę, faktycznie, to te ciastka chyba dodają HP. Takie inne. Dobra, to zaraz przetestujemy. Jak już będziemy mieli taki blok, że nie będziemy mogli dalej iść, już jesteśmy w ogóle na równi z Karondorem, z tego co widzę. I on się... A, bo to jest mag. O, kurwica. To tu może być problem, ja myślałem, że to jest woj, szczerze. Dobra, to zrobimy to inaczej. Ten ogień zamienimy na...
na zimno, żeby mieć to. Potem sobie weźmiemy... Mam te, dobra, to jeszcze trochę pocisnę na tym, a jak się nie... Kurwa, co jest? A jak się nie uda, to weźmiemy sobie po prostu tą z rękę i spróbujemy ze z ręką. Czy wiem, kiedy mniej więcej wyjdzie W60? Wiesz co? Nie mam, szczerze mówiąc, pojęcia. Podejrzewam, że po prostu jakoś na jesieni, gdzieś październik, listopad strzelam. Ale no wiesz, serwery wychodzą średnio co półtorej miesiąca. W57 teraz było, więc... No nie wiem, nie wiem. Jakoś koło listopada, wydaje mi się. Tak, no ale to w Elevatorze mieszko, nie? Kurwa, ale potężny jesteś, Maguś, tak szczerze. Mocny, mocny. Bo my w ogóle level też zawki dzisiaj wbijemy swoją drogą. A, wy nawet nie widzicie expa, to akurat trochę słabe na tej scenie, ale trudno. No były tam jakieś bliskie próby, nie? W sensie zostało mu tam nieraz. Ile on ma? 510 milionów, to sporo w sumie jak na maga. Ale mu nawet zostawało tam chyba 18. Dobra, to czekajcie. Spróbujemy te piwka w takim razie, tylko poszukamy boosted. Z boosted runką powinno siąść. A, no te ciastka dają wytrzymałość, o to mi chodziło. Chociaż w sumie ten kryt jakby był zboostowany, to raczej byśmy dali radę, tak szczerze. Ale dobra, już teraz. Co nam wyleci pierwsze zboostowane, to weźmiemy. Ty, dobra, no to jest 15% więcej do krytów. Dawaj mi to. Trzymaj się, Terrax. Jak to teraz? O, 10, prawie, no w sumie tak, 10 mniej więcej tysięcy odskoczyliśmy, ładnie. Ale no nic, trzeba jeszcze cisnąć. Na stronie z eventami? A, no chyba, że tak. A czy powiem ci szczerze, akurat jeżeli o to chodzi, to ta stronka z serwerami się aż tak dobrze nie sprawdza. Jeżeli chodzi o eventy, to ona, jakoś ten ziomek, co stworzył tą stronę, wyciąga jakoś te eventy z plików gry, czy tam z jakiejś grafiki bierze, czy coś, i po prostu to się przeważnie sprawdza, bo te eventy są tak jakby już zaplanowane wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o starty serwerów, to chyba z 3 albo 2 sprawdzałem, czy się pokryją, i żaden się nie pokrył. Jakieś tam były rozjazdy z tymi datami, więc na to akurat nie ma co patrzeć. Czy ja wiem, tak, no na razie mamy przewagę 10 tysięcy, więc... No ja tu już, kurde, powiem ci, że klikam i klikam, ale opór jest straszny przez tego klauna. Jeszcze mam tą runkę zboostowaną, to jest mag. Nie wiem, no ciężko, żeby go już przepchnąć. Ale zaraz spróbuję jeszcze ze zręcznością. Powiedzmy, że jeszcze z 25 prób. O, dobra, ty, siedzi. Mamy to. Lecimy dalej. Teraz jakiś woj, to powinien bez problemu paść. Okej, zajebiście. Ale jak na ogień? Przecież on... W sensie ja miałem inne runy, ale po co akurat na ogień? On tam był odporny na ogień, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Nieważne, nieważne, dobra. Padł już, teraz mamy woja. Jego jeszcze powinniśmy unikami zrobić. Zresztą ta pierwsza próba była bliska dość. Na lód był? A to może. No ale to jak masz, jak on był na lód odporny, to i tak, czy masz błyskawice, czy masz ogień, to na jedno wychodzi, nie? Bylebyś miał po prostu na lód. Okej, następny nam padł, znowu mamy woja. Tego to już chcemy przeklikać, bo ona nam daje kryształ i jedzonka. Dobra, siedzi, ty. I następny woj. O kurwa, ty, jak szybko. Co jest? I znowu mamy woja. Dobra, teraz... Znowu szukamy zboostowanych albo piwek, albo tych krytów. Ale poszło ładnie. O, dobra, jest. No to weźmiemy to, no trudno. Jak już i tak ciężko znaleźć, a teraz nie mamy maga, to spróbujemy z tym znowu. Tak, no ta gildia się właśnie powtarza, ta nazwa. Na wielu polskich serwerach. Wiem, że jeszcze taka była gildia. Kto grał na polskich serwerach, ten pewnie kojarzy, na M coś. I oni grali na każdym serwerze, i oni grali też na tych starych serwerach, jakieś tam S34 i tak dalej. O dobra, mamy maga. On jest na błyskawice. Nie, nie, nie. Poczekaj.
Nie wiem, oni zawsze nie byli jakoś nigdy wysoko w topce, ale tak zawsze regularnie grali. Tam taka laska była oficerem i pamiętam, że jak miałem ten swój awatar czerwony, to do mnie pisała. W sensie nie ten, tylko ten pierwszy taki. To do mnie pisała, że trochę się zawstydziłem na jej widok, czy coś takiego. A ja typiary nie znałem nawet. Ale kurde, nie pamiętam. Musiałbym wejść na jakiś starszy serwer, bo oni pewnie gdzieś są. Ale dobra, to później. Nie będziemy się na razie zajmować pierdołami. Aha, zmienić te błyskawice. Nie Extreme Madness. Na szczęście nie. Dobra, bierzemy z powrotem ogień. No i co? No to mamy zboostowane. To próbujemy po prostu. Chociaż już będzie problem, szczerze. Chyba, żeby ją przycisnąć. Suba oplułem? Jakiego suba oplułem? Ty, bez kitu. Ja nie pchnę chyba już tego maga, tak szczerze. Nawet bliskich... Tu najwięcej, ile mu zjechaliśmy, to połowę HP. Około. Dobra. Poszukamy tych piwek jeszcze zboostowanych może. Może z tym będzie coś lepiej. O! Ale dało, ty. W ogóle obydwie potrzebne. Ale dobra. Spróbujemy na tym jeszcze. Więc tak, no, będzie raczej zwiad na W60. W sumie to nie będzie takie złe, bo powiem wam, że na W50 jest mag, na W55 jest ten wojownik, a na W60 będzie zwiad, czyli tak jakby trzy serwery okrągłe z rzędu i trzy klasy te takie podstawowe, które są, jakby nie patrzeć, wydaje mi się, że jedne, najbardziej zbalansowane, nie? Więc tu macie, o co chodzi. Pokaż teraz, no ja chcę Command cały czas pokazać walkę, tylko jak tu mu zostaje pół HP jako magowi, to chyba nie ma sensu za bardzo. Dobra, tą walkę zobaczymy, ale nie, ale wydaje mi się, że tu już się mija trochę z celem, szczerze. No nie wiem. Mieszane odczucia mam, jakby wszystkie kryty weszły. No dobra, poklikam jeszcze trochę, ale nie jakoś bardzo. O, ej, tam były 104 miliony. To już tak bardziej close, szczerze. Ale no to i tak jest jeszcze 1/5 HP do zbicia. Oj. No i tak zrobiliśmy bardzo dużo. W sensie, no mi tu zależy, żeby gildii jak najbardziej pomóc. Tak TBH, bo nagrody i tak są takie same za pierwsze 3 miejsca, oprócz koloru tła. A wiem, że te gildii zależy, żeby być top 1. No a z racji tego, że mamy top 1 żetonów, no to zrobiliśmy chyba tyle, ile... Nie, koko jest spoko, ale... o, jak się zrymowało w ogóle. Spoko, spoko, tylko byłem ciekaw, bo to już jest dość stare, nie? No, ale tak jak mówię. I tak zrobiliśmy, myślę, że w miarę git roboty. Zresztą Karondor tak samo, jak na te statystyki, też bardzo ładnie pocisnął. Ale dobra, tu jeszcze nie będziemy sprawdzać, bo coś jeszcze może pozmieniać. Na razie tyle, jeżeli chodzi o S40. Docisnęliśmy ile mogliśmy. Jak wygląda sprawa punktów? Ładnie, ładnie. Oddalamy się. Około 12 tysięcy przewagi. Było na początku ile? 1,5 chyba, tak? Więc no zobaczymy. Ile jeszcze zostało? 1,5 godziny równe. Dobra, to teraz zaczynamy na W50 sobie klikać. Tak jak mówię, W50 to jest drugi serwer, gdzie jest naprawdę close z tym wszystkim. Tu jesteśmy niżej. No tutaj na pewno na top 1 się nie wbijemy, patrząc na to, że tutaj głównie są jakieś berki z kopalnią 80 i tu najdalej pocisnęli. Tu mi się znowu ranking nie wszytuje, nie wiem czemu. Także musicie uwierzyć na słowo. Zresztą pokazywałem na początku, że jest close, ale dobra, nieważne. Ja w ogóle mam nadzieję, że się nic nie stanie z tym Elevatorem i wszystkie nagrody dobrze przyzna, nie? Każdemu. Przez to, że się ten ranking tak buguje co chwilę. Krzywych akcji przynajmniej nie ma. Szczurek, nie mów hop. Jeszcze jest 1,5 godziny. Trzymaj się, trzymaj Teksu. Dzięki za obecność. I powodzonka w ogóle jutro na egzaminie swoją drogą. Dobra, więc zaczynamy tak. Szukamy złotych tych... ciasteczek. A nie, to jest złota moneta czekoladowa. No to niech będzie, może być. O, nareszcie. Wgrali jakiś fix i okazało się, że cały progres tego Elevatora się zrestartował. Nie wiem, kiedy to było dokładnie, Black Wolf, może ty pamiętasz.
W każdym razie myślałem, że nie wiem, jakoś im przedłużą ten Helevator na tych serwerach albo coś takiego. Po czym chyba dostaliście tam, nie wiem, kody na 150 biletów? Albo coś takiego? I tyle, nie? Więc to też moim zdaniem, kurczę, no nie wiem, no słabo trochę. 125, no możliwe. Ale powiedz mi, Black Wolf, kiedy to było? Kiedy oni wam to zresetowali? Na W60DH będzie najbardziej OP, jak go nie będą zmieniać? Wiem, Szymek, ja też o tym myślałem i też chciałem tym DH zagrać, no ale już miał być zwiadowca na W55, więc jak teraz nie zagram zwiadowcą, to totalnie wkurwiam się, widzowie. A że zwiadowcy jeszcze nie było na grzybach na moim kanale, no to muszę tego zwiadowcy wybrać, no. I po prostu będę liczył na to, że do W65 nie ruszą nic z DH i będziemy mogli sobie nim zacząć. Bo naprawdę tym DH na tym W57 mi się tak zajebiście klikało. Tam grałem na dość dużej wyjebca i tak jakby poszło w nim bardzo dobrze. Zabójca to taki zwiad trochę? To prawda, to słuszna uwaga również. No ale wiesz, jak jest spliw. Nie wiem, może jeszcze jakieś, powiem wam tak, może jeszcze zrobię jakieś głosowanie przed. Jeżeli by było close, czyli jakoś 50 na 50 powiedzmy, to może wtedy się jeszcze zastanowię. Ale podejrzewam, że będzie duża przewaga zwiada na tym głosowaniu, więc no wszyscy chcą tego zwiada, no. Czy myślę, że Paladyna popsują? W sensie, że znerfią? Myślę, że tak. Myślę, że prędzej czy później się wezmą za niego. I mam taką nadzieję szczerze, bo obecnie Paladyn jest pojebany. Ale jakiś nowy loszek faktycznie by się przydał, bo to nie jest, myślę, problem dodać coś takiego. No ale no co zrobisz? Na razie to niech oni nic nie dodają, tylko po prostu naprawią te błędy. Tak, no w lochach faktycznie Paladyn jest słaby, ale no z drugiej strony nie jest taki zły, a w tym PvP to naprawdę, to jest taki klocek nie do ubicia. A, bo dostał bana Memento. No tak. Hello, Sombay. Więc plan jest teraz taki, żeby na W60 zrobić tego zwiada, a na W65 zrobić DH po prostu. O ile DH nie ruszą, ale nie. Akurat właśnie wracając do tematu DH, to moim zdaniem nie ten. Nie zmienią go, a przynajmniej nie za szybko. Bo dopiero co go zmienili, więc jakby go znowu zaraz zmieniali, to by się przyznali po części do tego, że coś tam źle zostało zrobione. Jakaś zła zmiana zaszła. Więc myślę, że kilka lat będzie taki DH, jaki jest obecnie, nie? Wiecie, o co chodzi. Tak, tak, no właśnie zwiad na W60 będzie na dłużej. Taki jest plan. No, a właśnie co do Barda, dzięki za followka. Co do Barda, to jeżeli nic nie zmienili z tego, co było na tym, na serwerze testowym z nim, to wydaje mi się, że będzie głównym, tak szczerze. Że to nie będzie jakaś giga dobra klasa. Że jest trochę taki na siłę wymyślony i jakby no nie będzie za dobry. Tak mi się wydaje przynajmniej. I dobra, bo my się tu już zbliżamy w sumie do etapu, gdzie jaki ja tu miałem rekord? 2-3-2. No to do jakiegoś 230 powiedzmy. Jeszcze, o kurwa, a dobra, nie pokonałem. Jeszcze raz poszukamy tej złotej monety czekoladowej. Zużyjemy ją i wtedy już będziemy lecieć. O, dokładnie. I już będziemy szukać boostów po prostu. Wojna gildii może być dobry? No zobaczymy, zobaczymy. Bard na jakim serwerze by nie wyszedł, to go sobie pogram tak jakoś dłużej. Chyba, nie wiem czy w sumie, czy mi się będzie chciało. Jeżeli będzie klocem, to nie, ale jak będzie... nie, no już klikałem Wiedźmin. Ale jeżeli będzie taki w miarę git, to go sobie potestujemy, ale raczej na dłużej chyba nim nie będę grał. Przynajmniej nie na razie. Na razie mówię, na razie zwiad i DH są w planach. Będę chciał też Paladynem w sumie zagrać. Ale to już by było W70, więc to już trochę daleko idące plany, szczerze. Na pewno nie będę chciał druida. Nie chciałem mieć łowcy, ale z racji tego, że go tak zmienili jak teraz, to już chcę łowcy nawet w sumie najbardziej. Berka w sumie zostawię chyba na koniec, ale chciałbym mieć jakiegoś jednego, bo ten berek jest dość ciekawy i zresztą wy lubiliście berka oglądać.
Tak, ale chodzi o takiego zimny keeper do takiego grania dłuższego, nie? Bo ja na tym moim obecnym druidzie kończę na 500 levelu i tyle, i cześć. W sumie to kupię to szczerze, bo... A, i mamy następną, dobra, ale kupię to, bo i tak teraz powinno iść w miarę łatwo jeszcze. Przez kilka pięter. A, no i właśnie ten Fireball, żeby każda nowa klasa nie dostawała od niego 33%, to by się też faktycznie przydało. Dobra, jeszcze tą Madame. Machniemy. To jest kto? To jest Voj, dobra. No w sumie na Voja więcej HP się przyda, tak szczerze. No, druid jest nudny, druid jest bardzo nudną postacią. Może nowy pol... Właśnie powiem wam, że cały czas pod każdym odcinkiem, co bym nie wrzucił, jest taki spam o ten polski serwer. Jest na 10 komentarzy zawsze z minimum 2 albo 3, kiedy nowy polski serwer, bo już długo czekam. Kurwa, już jest to takie męczące. Ja już nawet nie odpowiadam. O, siadło. Ja już nawet nie odpowiadam na te komentarze, bo mi się nie chce po prostu. Gra chodzi jak chodzi. Nic prawie nie działa. Póki co. A ludzie, tylko te nowe serwery. Poza tym z krajówek już niedługo będzie rok, jak nie ma. Bo S40... W ogóle ostatnio wychodziły chyba tak. Polski 40, 43 niemiecki. Co tam jeszcze było? Chyba węgierski 20, jak się nie mylę. Nie wiem, czy nie jakiś francuski. Nieważne, no w każdym razie ostatnio dużo wyszło krajówek chyba jakoś na początku października. Kurwa, no co jest z tym wylogowywaniem? Chyba jakoś na początku października i pierwszy raz robią taką długą przerwę od między serwerami. Także bardzo możliwe, że po prostu nie spełniły ich oczekiwań pod względem zysków. Tak też może być. O, pojawiła się w ogóle ta, ten ranking. No troszkę przewagi zrobiliśmy między top 2 gildią. Dobra, czekajcie. Szukamy dalej. Ja dziś ci tak napisałem pod filmem. No widzisz, Egen. To nie rób tak więcej, jak możesz. Co tu są? Tu są błyskawice. Ale nie, chociaż... To jest w ogóle kto? To jest Mac. No to tutaj czysto obrażenia się przydadzą. My mamy zimno, więc git. Dobra, to szukamy tych krytów albo... Albo browarków. Tylko, że oni raczej to banują, wiesz? A tam akurat chyba dużo banów nie ma. O dziwo. W sensie z tego co wiem, to po prostu zaczęli banować, bo kiedyś nie. No, no mówię, no ten bard będzie tak jak piszesz właśnie, bardzo podobny do... Co to jest Voj, dobra. No my tu jako mag chyba najwięcej będziemy mieli z Vojami problemów. Tak jak wcześniej z magami, no ale który to jest? 2-3-7, no jeszcze... Odrobinkę. Poczekajcie, jak to w ogóle wygląda? Ten ziomeczek gra magiem, 4-3-7 level i jest troszkę wyżej od nas. A, okej, on ma... Kurwa, ty, jakie on ma mocne gemy w ogóle, nawet nie zwróciłem uwagi. Ale on ma... Inty prawie tyle, co my, HP ma o wiele więcej. I gdzie on doszedł najdalej? 2-4-9, okej, no dobra, to jeszcze jest potencjał, żeby ubić. Czy mi się kiedyś nie znudziło SF? Znudziło mi się wielokrotnie, dlatego ja mówiłem, że gram te 11 lat powiedzmy około w tym momencie, ale ja sobie robiłem dużo przerw i nieraz te przerwy nawet trwały rok albo coś takiego. Więc to nie jest tak, że gram non-stop przez 11 lat. A, dobra, kurwa, to też nie zauważyłem, bo my mamy zimno tutaj. To niech będzie to. Nie zwróciłem uwagi i klikam jak taki debil. Zagadałem się z wami. O, dobra, teraz siedzi. Co mamy teraz? Teraz mamy Magusia. Maguś powinien paść jeszcze również. Naprawdę, losowość tych błędów niektórych jest piękna. Dobra, tu kolejny mag. Ten ma zimno, ja mam cały czas ogień? Tak, dobra. To powinno jeszcze paść. Swoją drogą. I
Ja tu nikogo na siłę nie trzymam, Milik. Dobra, mamy to. Teraz jest po raz kolejny mag, okej. Teraz by się przydały kryty albo inta. O, dokładnie. Przydałaby się też zmiana runki. Na przykład na błyskawice. I lecimy dalej. O kurwa, ty. Nie spodziewałem się, że to tak łatwo padnie. Teraz mamy znowu maga, znowu na zimno, okej, zajebiście. Teraz mamy błyskawice i to jest zwiat. Ale on chyba powinien paść, nawet bez zmiany runy. W ogóle zauważyłem, że zwiadowcy w tym elevatorze, a dokładnie, to nie jest jakiś duży problem. Największy problem to tak, dla jakiegoś zwiada czy coś to magowie, standardowo, a dla mnie tacy wojownicy. Dobra, teraz mamy jakiegoś wojownika, który jest 244, okej, okay, no to ty, przegoniliśmy w ogóle tego Grafschalcha. To ciekawe, mimo że on zrobił 5 pięter więcej. Ale dobra, jeszcze tu trochę popróbujemy. Już jesteśmy przy końcówce, jeżeli chodzi o Magusia. Więcej tu raczej nie damy rady zrobić, ale jeszcze może coś tam. A, to może na... chociaż na telefonie też to powinno być. To gdzieś tam jest na dole czatu, Woksik, wiesz? Podobno. A może na telefonie to na górze? Dobra, ten nam padł. Teraz kto? Teraz zwiad. Dobra, to zwiad też jeszcze powinien paść. W ogóle dogoniliśmy Uniwersa, co tak na początku cisnął. Jak pamiętam, jak był streamek ze startu Elevatora tydzień temu w piątek, to ten Uniwers tak nadupcał non-stop. Mamy znowu kryty. To jest Maguś, to tutaj nawet nie wiem czy... A dobra, nieważne. Miałem mówić, że nie wiem czy piwka by nie były lepsze, ale siedzi ładnie. Tego musimy pokonać, bo to jest zwiad i nam daje kryształ. Chętnie bym przytulił, jakby to nie brzmiało swoją drogą. No, no, właśnie o tym mówię, Mike. Że w drugim i trzecim poziom potworów jest wyższy, ale od pierwszego, ale porównywalny między drugim i trzecim. O, może tak. Dobra, siedzi. O, dobra, są te piwka. Z tymi piwkami może będzie lepiej. I tu mamy ogień, a my mamy błyskawice, dobra. Luki, ale to on nie chodzi do szkoły, on chodzi na studia i to jeszcze w Anglii, więc on ma tam jakoś inaczej akurat. Siemanko Marcin. Czemu smutną minkę piszesz, o co chodzi? A, ktoś nam dezercję zapodał. Ciekawe, właśnie o tym mówiłem. Czekajcie. A. No właśnie, nie wiem czy szczurek jeszcze jesteś. Chyba niestety. Przypomnienie o rywalizacji na polskich serwerach. Właśnie tak to wygląda, że koledzy tutaj na godzinę przed końcem sobie opuszczają. Nie, nie, ktoś wyszedł z gildii po prostu. Bo kwintesencja polskiego serwera, no ale cóż. Jak tutaj, co niektórzy nie potrafią, że tak powiem uczciwie, niektórych rzeczy zrobić, no to muszą sobie pomagać. Takimi zagrywkami. A jeszcze jedną rzecz widziałem, nie wiem czy to jest prawda, muszę to obczaić. Prawda, o. Zebo powrócił też do gildii. Tutaj do kolegów nagle. Ja wiem, że on sam nie wyszedł, wiesz, no pewnie konto przejęte, no nic nowego. Gra z nami od samego początku jest ziomkiem? No, no właśnie, no cóż no, koledzy może zaproponowali zakup. Zresztą się nie dziwię. Mają tam chłopa, co swego czasu połowie gildii grzyby kupował, żeby tylko jego gildia była wyżej. Więc może tutaj też coś poszło. No trudno, trudno, ale próbowaliśmy w każdym razie, przynajmniej próbowaliśmy. Fajnie, że jest to uwiecznione, że tutaj tak właśnie co niektórzy koledzy pogrywają. Także no, ale mówię, tutaj prawda zakreble jest w tej gildyjce. Tutaj mamy nawet Zebo również, powrócił. Gildia, która jest przeciwnikami są youtuberów i innych takich. Nie, no, no, no nie, no nic nie zrobisz akurat. Dobra, trudno, wracamy tutaj.
Niestety, tego się nie przeskoczy. Lecimy dalej. Na W50 mam nadzieję, że czegoś takiego nie będzie. Na W50 Polaki nie dochodzą za bardzo do głosu. Jeżeli chodzi o całe gildie oczywiście, bo są jakieś tam pojedyncze jednostki mocne. Więc no tutaj coś takiego się nie dzieje. No ja też, przecież ja mówiłem jeszcze na początku streama, że jeszcze jest 1,5 godziny. To jeszcze dużo się może zmienić. No i o. Ale nie, nie. Mówię, że nie o to mi chodzi. Przecież powiedziałem, że gra w TLD ziomek, który na innym serwerze, jak miał swoją gildię, to kupował połowie gildii grzyby, żeby po prostu ta gildia była wyżej. Nie powiedziałem, że w TLD coś takiego robi. Ale bardzo możliwe, że na przykład taki vanad został, wiecie, przejęty za jakąś tam sumkę. Bo jak chłopaki piszą, że to kolega, no to i że grał z nimi od początku, to dziwnie, że tak godzinę przed Elevatorem mu się odwidziało po prawie roku serwera. No ale to nie wiem, no. No stary, no ale tam jest kilka takich osób, co ta gierka, to wiesz, to jest życie ich. To jak oni jakby tą gierkę teraz wyłączyli, to oni by nie mieli co robić. To by, wiesz, trochę smutne, no ale nie wiem, Umino, nie mam pojęcia. Musisz się Vanada zapytać w takim razie. Dobra, czekajcie. Tu mamy tak, błyskawice, czyli na tego ziomka jest ok. Mamy tego boosta. Kto to jest w ogóle? To jest Maguś. No czyli w sumie piwka na Magusia chyba idealne, tak szczerze. A, i to jest 249 i na nim się Grafskal zatrzymał. Czyli raczej już go nie klikniemy, ale też powiedzmy, że jeszcze ze 100-150 sportowych grzybków. Zobaczymy, jak to będzie. Za ile można ze mną w gildii grać? Byku, za darmo. Tylko ja przeważnie, jak będzie gildia dla widzów, to tym bardziej za darmo, a jak chcesz ze mną pograć, no to nie wiem, musisz spełniać wymagania gildii, do jakiej ja należę. Ja raczej swojej gildii za bardzo nie mam w tym momencie. A kiedy ten filmik? Nie wiem, może w przyszłym tygodniu. Nie chce mi się go nagrywać tak szczerze, bo ja wiem, że to jest dawanie atencji tym ludziom, a oni tego chcą. Ale że nie mam, tak jak mówiłem na dzisiejszym filmiku, nie ma za bardzo co nagrywać teraz, to myślę, że powstanie coś takiego. I ciekawy, zastanawiacie się, czemu nie dostają banów? No bo mówiłem, już to tłumaczyłem na ostatnim streamie. W Shakesie ciężko jest dostać bana za cokolwiek. W Shakesie musisz napisać wprost w grze, że coś robisz niezgodnego z regulaminem, czy to na pocztę do kogoś, czy to na czacie, dopiero żeby dostać bana. Rozumiesz, o co chodzi? Są osoby, co robią ataki regularnie co 10 minut przez pół roku serwera, od pierwszego dnia do, no mówię, przez pół roku. Chyba też logiczne, że nie robi tego człowiek. A i tak, no, dopóki się nie przyzna, to nic takiemu nie zrobią. A to ja wiem, Bocianek, w sensie ja kojarzę to twoje konto, Didek. Wiem, wiem, nawet widziałem, że tam taki opis miałeś ciekawy. Siemanko, Groblik, witam. Dobra, my tego Magusia, szkoda, chciałbym go zrobić, bo tu są trzy cytrynki i ten, ale ten ziomek ma o wiele mocniejsze staty od nas i jak on tego nie zrobił, to wydaje mi się, że my też nie damy rady. Ale jeszcze o, spróbuję sobie na to zmienić i jeszcze też troszkę grzybków. Z tamtym buffem było ze 100. Kurwa, a nie, dobrze, bo to nie są błyskawice, dobra, już myślałem, że zjebałem, ale nieważne. Z tym jeszcze też ze 100 sobie pykniemy, jak nie padnie, chociaż, ej, tu takie próby fajniejsze. Jak nie padnie, to kończymy. Ale tu też przycisnęliśmy ładnie. Znaczy wiesz, Didek, to też nie jest tak, że cała gildia tak funkcjonuje. To funkcjonuje tak naprawdę kilka osób w ten sposób. A reszta to tam sobie po prostu gra i niektórzy to nawet nie wiedzą, że coś takiego się dzieje, bo się na przykład nie angażują jakoś bardzo w gildię, tylko po prostu se klikają, nie? Więc to też, żeby sprostować, to ja tutaj też nie mówię o całej gildii. Misaki, o, kurwa, siadł. I teraz mamy jakiegoś zwiada. Dobra, to jeszcze poklikamy. Misaki tam tylko UW na czacie pisze. No i wystarczy. Co więcej? Tak, tak, no ja pamiętam, że ty miałeś to wszystko wypisane ładnie. Też mi się podobało. Oj, no tak to jest.
kurde, ale człowiek się namęczył, a tu o. Ale chociaż kontencik został zrobiony, to pół biedy. Trzymaj się, Woksik. Uwu, ale to nie tak się pisze zimny kiper. To musisz tak, wiesz. O. W ten sposób. To wygląda wtedy takie. Chciałem to zrobić, miałem w głowie ten głos, jak się to robi, ale... Ale może nie będę. Lepiej. O, siadło. Ty, i następna ta się odblokowała. No tak, bo to 250 w sumie. Kurwa, ale pocisnęliśmy. I następny zwiad. Dobra, to on może jeszcze padnie. Nie ma nic złego na czacie? Siemanko wielki. No tak, ale nie będę pokazywał, bo ktoś w tym czasie napisze albo coś, wiesz. Jakieś tam może się przekleństwo wkraść, że tak powiem. Jezu, jak się co niektórzy oburzyli, że UW napisałem. Kurwa, co jest z wami? Ja pierdolę. Narażacie się za niektórym. O, okej. I znowu będę miał na 3. I nie wiem, czy tego to używać dalej, czy nie. No na pewno bym chciał jeszcze ten metal i kryształ zebrać. I która jest? 19.05. Dobra. To w sumie na tamtych serwerach to już tak nie będę dociskał. Podociskam trochę, żeby było. Ale tam już akurat nasze dociskanie za wiele nie zmieni. Więc w sumie to, co chcieliśmy zrobić najbardziej, czyli te dwa serwerki siadły. Zrobię słodkie UW dla widza? Nie, nie zrobię UW. Już gagri zrobiłem. Co prawda za fajną kwotę, ale... Ale i tak już mnie wtedy ciarki przechodziły, jak to robiłem. O, dobra, siedzi. Teraz mamy jakiegoś zwiada, ale już go nawet nie klikam, nie ma sensu. Wbiliśmy się na top 3, jakby nie patrzeć. Zobaczcie w ogóle, jaka to jest różnica. Halogen 70, prawie 8 tysięcy punktów, Sombej prawie 82 tysiące, a my prawie 72. Więc nie tak źle. Ładnie pocisnęliśmy tym magiem. Tylko, że zobaczcie też, jakie oni mają gemy. Tu po 1550 ma Sombej wszystkie około. I jest berkiem, no to też druga sprawa, trochę to pomaga. Halogen ma trochę słabszy. Ale też ładnie tu pocisnął. Dobra, lecimy teraz na Wojka. Albo nie, bo wam w sumie nie pokazałem, już działa ten ranking na tym druidzie. O, działa, dobra. No to co wam mówiłem. Na top 4 na pewno nie spadniemy, top 2 nie wbijemy. Jak to w ogóle wygląda na takim serwerze? No, wygląda jak wygląda. Za dużo tutaj, chociaż w sumie nie jest taka zła ta aktywność, ale... No jest kilka osób, co to mają w piździe. Tak w skrócie. No ale co, nagrody będą git, tylko rameczka, w sensie tło słaby. Według mnie, Mateuszek, 375 przerwa i około 450 robić. Ale to jest jakby moje odczucie, że tak powiem. To tu w sumie nawet nie kupuję tych boostów, bo nie ma co. Dociśniemy trochę, potem pokupuję te boosty, żeby mi lepiej szło i tyle. Ale Mieszko, przecież być może po prostu Vanat już mu się nie chciało grać, już i tak zamierzał skończyć, albo coś takiego. A ci tam pewnie spamują po ludziach. I wiesz, i on stwierdził, że skoro i tak już mu to konto niepotrzebne, to może sobie coś tam dorobić. Zresztą nikt nie mówi, że jakby dostał tyle siana, że aż mu się opłacało skończyć. Rozumiesz? Powinni zrobić jakieś zabezpieczenie przed końcem hele, żeby na przykład 48 godzin przed zakończeniem już punktów się nie traci, jakby ktoś odszedł. Myślałby, że byłaby to spoko opcja. Z jednej strony coś takiego byłoby fajne, to prawda. Natomiast z drugiej strony to też, wiesz, tak ciężko, no bo jakby to działało, że na przykład w momencie odejścia tej osoby jakby w gildii zostaje tyle punktów, ile ona miała, coś w tym stylu, no nie wiem. To by trzeba przemyśleć, ale no coś takiego jest git. Ale z drugiej strony to chyba tylko na polskich serwerach się zdarza, w sensie na między Polakami się tylko zdarza coś takiego,
Że se spierdalają z gildii pod koniec. To by wyszli 2 dni przed, no dokładnie. Tylko na polskie serwery to zabezpieczenie? No, coś w tym by mogło być w sumie. Dobra, teraz jaki tu w ogóle jest max? 2.85, czyli ja powinienem lekko gdzieś do nawet 2.90 może dojść. Tu już widzę, że nie idzie tak łatwo. Mamy jakiegoś magusia, dobra. Bierzemy buściki. W sumie to nawet tych złotych chyba nie muszę szukać za bardzo. Ale zobaczymy. A tam ktoś u nich nawet pisał w opisie, widziałem, że kret za kreta czy coś takiego. To już po tym można było wywnioskować, że coś tam mają. Ale no co? Nie no, wyjebane, wiesz. Miś maliś? A, no właśnie. Możliwe, możliwe. Dobra. Bierzemy teraz to i lecimy dalej. Jezu, z tymi złotymi boostami to tak pięknie siada od razu, jak się tylko je kupi. No, może być tak, jak w sumie Didek napisał, że jakoś tam naokoło, w sensie jak pozamykasz te lochy, co ci są potrzebne do peta, czyli w tym przypadku jest to Esteros do wody i tutaj do strefy mroku w 13 piętrze, w sensie 10 pokonać. To też nie jest głupie, ale ja tak sobie zawsze wolę wyznaczyć jakiś konkretny level i po prostu powiedzmy, że lepiej mi się tak gra. Gra od klikania więcej się dzieje niż w moim życiu? No stary, no ja już powiedziałem, no dla niektórych ta gierka to jest życie, więc... Jest jak jest. Kurwa, no nie trafia się to złoty. Dobra, w sumie to kupię to, jak się trafiło, bo i tak tu jeszcze powinno łatwo iść. Nie będę szukał na chama. U mnie połowa serwera stopuje lochy od jakiegoś 340 levela przed Avalona. No na S40 praktycznie wszyscy stopowali w tym samym momencie co ja, więc coś o tym wiem. No ale cóż. Tylko że no akurat 340 to wydaje mi się, że jest no za wcześnie, jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Szkoda ludzi za... No to prawda akurat Teksu. Ale wiesz, z drugiej strony no co? Dostaniemy to samo co oni, więc jakby osoby, które wydały na to siano, nie będą stratne. No chyba, że komuś bardzo zależy na tym, żeby miał tło złote, a nie srebrne, no to... To wtedy wiadomo. Ale i dostaniemy to samo wszystko, więc na luzaczku. Fajnie jest grać na starszym serwerze, przynajmniej jest spokój. No, coś w tym jest, Milik. Czekaj na ich flex w opisach. Ja wiem, ja wiem. Ja to wszystko wiem. Niech tam se piszą. Chodzi o to, że trzeba było z oszustami wygrać. No tak, no ja też to bardziej traktowałem właśnie w ten sposób, że żeby pokazać, że nie wystarczy kupować wszystkich topowych kont, żeby wygrywać. No ale oprócz kupowania kont przez nich doszło jeszcze wychodzenie, w sensie przejęcie konta przez kogoś i wyjście od nas, więc no niestety, ciężko z czymś takim na ten moment wygrać, bo jak to, jak myślę, że ten serwer będzie miał tam z 2 lata już więcej, to już będzie to inaczej wyglądać. Jednak wiesz, realne osoby grające na kontach z czasem zrobią więcej niż jak oni tam pewnie z 10 kont to mają pod bota podpięte, bo nawet nie ma kto na nich grać. Tak jak piszę, kurwa mać, znowu serwer wywaliło. Tak jak piszą do losowych ludzi, żeby ktoś tam konto przejął, bo mają zajebiste dla niego. No i fajnie, że to jest udokumentowane i też poleci, ja to też nagrywam, poleci też zapis na YouTube'a chyba we wtorek, bo jutro sobie wieczorem przysiądę, jak wrócę do domu i zmontuję. Także to będzie też, wiecie, będzie to na YouTube'ku. Może nawet nie będę wycinał potem tej gadki, co mówiłem, mimo że to w sumie do Elevatora wiele nie wnosi, ale ten... Także spokojnie. Wszystko jest udokumentowane. Jak na prawdziwą 60 przystało. Nie wiadomo, Wiedźmin, to prawda, ale byliśmy na dobrej drodze do tego na pewno, patrząc na punkty.
bo na początku była przewaga 2000, a potem się zrobiło tam chyba 12 albo 13. Ja nie klikałem, ale a jak, kim ty w ogóle jesteś? W sensie, jaki ty masz nick? Jak to zabrzmiało w ogóle, ale to nie miało być chamskie czy coś. Bo chcę po prostu ocenić, czy byś dużo zrobił. To już jest takie gadanie głupie po prostu. Teraz to już tak po ptakach. Niestety moglibyśmy się przekonać, gdyby nie to, że koledzy z twojej gildii postanowili się wyjebać nam osobę. Więc nie przekonamy się, jakby to się skończyło. Bo nie można było normalnie doprowadzić do końca. A ten Witcher z LB nie przeszedł magicznie do TLD? Nie wiem, Szymon, bo ja tak nie śledzę też tego serwera. Ale... Manik Witcher, a na w tym... Na Twitchu Manik Wiedźmin, więc raczej to jest jedna i ta sama osoba. Jakiś fan Wiedźmina po prostu. Lecimy dalej. Może przebiję 300 na tym. Na tym druidku. Fajnie by było. Dobra, ten siedzi. Tu mamy zwiada, to powinno unikami pójść. Tak, tak, no to widziałem Teksu. Dobra, siedzi. Następny zwiad, ale w sumie tak klikać bez boostów to też nie ma sensu. Dobra, cyk. Czy myślę, że realne jest dogonienie topki na S40, jakbyś zaczął teraz? Za kilka lat na pewno. Ale to, no nie wiem. Troszeczkę lat musiałbyś grać, żeby dogonić, wydaje mi się. Wyjść teraz i do gildii neutrala? Nie, niech tak nie robi. Nie ma sensu. My nawet, kurwa, jak była rozmowa o przechodzeniu jednej osoby... do nas, od nich, to nawet kurwa chcieliśmy to zrobić po elevatorze, jak już, żeby po prostu nie było takiego kurewskiego działania, że wiecie, że w trakcie elevatora im kogoś tam podpierdalamy. A tu o. Dobra, bierzemy to. 299, kto to jest? To jest Maguś, czyli inta w sumie dobra. Klikniemy jeszcze jego. Jak on nam daje metal i kryształ, to kolejny nam będzie dawał samego golda, wydaje mi się. Chcę zamknąć tą 300, żeby wiecie, taki był... Chociaż nie wiem, ten ekran się pojawia na 300 czy na 301? Chyba po pokonaniu 300, nie? Czyli na 301 ewentualnie. Na 300? A, okej. No to jest takie klikanie o nic już w tym momencie, ale... Co bym mówił, ładnie wyglądało. Ale czemu oni nie zrobili tego elevatora do poniedziałku do 20, to ja też w szoku byłem. Czemu to się kończy w niedzielę? Ani żadnego streama, ani nic. Tam ze strony oficjalnych. Mamy w sumie na maga idealną tom. A ty czekaj, bo on jest na ogień. A co ja mam? Ja pierdolę, ja mam ogień. No to już wiemy, czemu on nie siada. Kurwa, jestem dzbanym. A wy też nic nie piszecie. Kurwica. A już były takie dwie próby bliziutkie, to już wtedy wypadło, jakbyśmy mieli inną runkę. O, właśnie. Właśnie o tym mówiłem. Dobra, teraz mamy jakiegoś zwiada. Okej, mamy to. Teraz mamy na błyskawicę ziomka, który również jest zwiadem. Dobra, i znowu mamy maga, na tym możemy zakończyć. On już nam daje samego golda, więc jest git. 300, dociśnięte w miarę. Ty, w ogóle sporo punktów podbiliśmy solo. Jakby tu się każdy zmobilizował, to nawet by była jeszcze szansa na top 2, tak jak patrzę, ale no, raczej tak nie będzie. Lecimy teraz tu. Tutaj też mamy trójeczkę. Tak samo. No, tu też jest raczej wszystko wyjaśnione, tak jak mówiłem wcześniej, ale oczywiście dociśniemy w miarę. Na początek bez żadnych boostów.
A potem sobie odpalimy coś. 2 dni nie klikał Elevatora, akurat na 2 ostatnie dni. Aha, rozumiem. No to może. Nie mam pojęcia, Wasilii, jak to działa. Właśnie sprawdzimy o 20. Ale myślę, że dla pewności lepiej odebrać, no bo co cię te pół godziny zbawi? Chyba nie za dużo, nie? Od 3 miesięcy miał taką samą podstawę. A, aha, rozumiem. No, no na S38 znowu mi było tak, że pamiętam, że nam wpuszczali kreta i siedział ten kret, nic nie robił, a dosłownie na minutę przed bitwą, jak się mieliśmy z nimi bić, to zdejmował bronię, bo to był chyba zabójca. Zdejmował obydwie bronie i się bił z pięści, a potem po bitwie od razu zakładał, żeby nikt nie zauważył. I pamiętam, że jedna osoba nam zwróciła uwagę, że coś takiego się dzieje. Także no, to już standardowe zagrywki. Znaczy, jeżeli chodzi o te nagrody takie ogólne, tła i tak dalej, to będzie można chyba przez tydzień odebrać. Skrzynki wydaje mi się, że też tak powinni zrobić, ale nie mam pojęcia, zobaczymy. Trzeba było być kondonem? Tak, no tak było, przysięgam wam. To jeszcze wam może, szkoda, że Koksa nie ma, ale to Koksu wam może potwierdzić. Bo my żeśmy tam z Koksem prowadzili gildię i były takie jaja. Czemu już 10 osób? Nie no, nie bajtujcie. Ale nie wyzywaj go, Dansoniok. W sensie, wiesz... On może akurat z tym nie mieć nic wspólnego, tak szczerze. O, jest Koksu. Nawet nie wiedziałem. No, no. Nie, no coś ty. Oni będą tam siedzieć w kurwidołku i czekać, aż my będziemy atakować. To niech w ich stylu. Dobra, 161 mamy, to jest w ogóle nasz rekord i to bez żadnych boostów, co ciekawe. Teraz mamy jakiegoś wojowniczka, ale już możemy w sumie zacząć coś szukać, tak się zagadałem. Nie, nie, to na pewno nie było S39, bo to nam Siegusy, przecież to był ten, to było konto Korcika. To było S38 na 100% koksu. To było konto Korcika i jak oni z nami walczyli, to mimo że i tak nie mieli szans, to chłop i tak zdejmował te bronie na jakimś swoim drugim koncie, co u nas się działo. Ale to nie był zabójca chyba? No to może nie zabójca, no nie wiem, nie wiem, mówię, nie byłem pewien. Ale chodzi mi o to, że było po prostu coś takiego, że ziomek przed kilka sekund dosłownie, no może nie kilka sekund, no tam minutę powiedzmy przed gildią, przed wojną gildii zdejmował broń, a potem od razu zakładał, żebyśmy nie widzieli. Bo ja pamiętam, że ja tam sprawdzałem EQ po prostu, kto tam leci w chuja. I zawsze jak sprawdzałem EQ kilka minut przed, to on miał te bronie. A potem zdejmował, bo na bitwie już nie miał. No, no, to powiedziałem, że wie, nie ma co wyzywać. Bo to nie jest tak, że tam 50 osób jest... Że tam 50 osób jest winnych. W ogóle tutaj proszę nie dramować się na tym czacie. Ani nie wyzywać, ani nic tam nie tego. To, że... to widzieliśmy przykład na streamie już, tak jak mówiłem, jak wygląda to na polskich serwerach. I to chyba wystarczy. Nie ma co więcej atencji dawać. Tak, tak, no powiedziałem, że on był szochem totalnym. Coś się dzieje chociaż? Ty, a ile jest w ogóle widzów? Bo nawet nie patrzyłem od początku. 72. To nawet ta drama chuja daje. To nawet widzów nie przybywa od tego. Dobra, szukamy dalej. O, to może być. Kurde, no coś zaczyna przycinać pierwszy raz. Już mi przestaje reagować na enter. O, kto ty? A, to jest Maguś. 166. Firefly też się na tym zatrzymał. Tu widzę, że dalej polecieli, ale żaden wojownik. No wojem w sumie nie jest tak łatwo. Dobra, powiedzmy, że na niego wydamy ze 150 grzy... A, bo to jest w ogóle... Jeszcze właśnie. Najważniejsze to trzeba... Mamy 30% od ognia, ale ja tutaj nawet nie mam... Nawet nie mam żadnej, żeby tą runkę wymienić.
Bo tu mam... A nie, dobra, mam jednak, nieważne. 30 od błyskawic. Zajebiście. Tak, tak, no właśnie nawet pisaliście na początku, że teraz mogą być... Mogą być jakieś lagi pod koniec. Jezu, no następna taka bliska próba. Proszę cię. Chcę jeszcze tego buffa wykorzystać, jak już go kupiłem. Dramy z polskiego serwera na czat przyszły. Nie no, jak tam jeszcze dyskutują, jak się wyzywają, to nie, ale jak dyskutują normalnie, a z tego co czytam, to jest git. To nie ma co. Niech se tam piszą. Okej, okay, jeszcze 55 prób. Do równej liczby dojedziemy. Jak nie padnie, to trudno. No to tyle bliskich prób było. Ze Scamtraina, no widzę. O, siedzi, dobra, mamy to. Teraz zwiad, zwiad powinien paść. Dokładnie. I teraz mamy następnego maga. Dobra, to w sumie już mi się nie chce go klikać tak szczerze. Skoro na tamtego tyle wydaliśmy. 168, też rekordzik dobity. Także... Gituwa. Nie ma co się tu napinać, bo mówię, i tak za wiele nie zmienimy. Przeutrzymany póki co. A jaka jest różnica tych nagród za top 3 i top 4? Golda trochę mniej. W sumie ty, tak szczerze to nie ma jakiejś ogromnej różnicy. Te nagrody są bardzo zbliżone do siebie. Ale jak serwery już trochę mają, to ciężko być w gildii, jeżeli ktoś aktywnie gra poniżej na przykład 5 miejsca. Okej, okay, mamy to. Dobra, dało się sprawdzać. Całe szczęście. O, i chyba te też będzie można odebrać. Tylko my tu już nie braliśmy do odebrania, ale zobaczymy. Okej, okay, więc tak, jeżeli chodzi o W50, to mamy pierwszą pozycję, około 30 tysięcy punktów przewagi, niecałe. Tutaj było close, dość mocno, dopiero w sumie między top 3 a top 4 taka większa różnica się zrobiła. Ale tak się prezentuje ranking. Gracze to w sumie nie tak bardzo istotnie, ale raczej każdy tutaj mniej lub bardziej był zaangażowany, żeby to klikać. Tak, tak, no przebiliśmy. Także odbieramy sobie od razu. Cyk. I pyk. No i znowu mamy złote tło. 1280 gemik w ogóle. To już się zbliżamy pod 1300. Ładnie nam poleciał. W broń go sobie wrzucę. Okej, okay, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o wojownika, to mamy trzecie miejsce pewnie. No, tu raczej takie stabilne, powiedzmy. Między top 1 a top 2, no, sporawa różnica. Czemu tak piszesz, Mike? Z ciekawości. Nawet spora różnica. Tutaj tak samo, tak to się prezentowało. W gildii byliśmy na 8 pozycji, więc w sumie nieźle. Biorąc pod uwagę, że mamy gemy z 10 kopalni, jesteśmy wojownikiem. Ale coś tam pomogliśmy. Dobra, odbieramy. O właśnie, zobaczymy jak z awatarem tym się będzie kombić to tło. No nie, chyba złote by zajebiście się z tą zbrojką kombiło, tak szczerze. Złote by pasowało do tej zbrojki. A toś brązowe jest takie, no ale trudno, no, jest jak jest. A w ogóle jeszcze taka ciekawostka, miałem propozycję, żeby przejść do Pringlesów. Na chwilę i tylko po to, żeby sobie odebrać złote tło i że mógłbym wracać, bo akurat mieli wolne miejsce i dostałem taką propozycję. Ale nie skorzystałem. Widzicie, jak jestem dobry. 525 mamy tutaj ten gemik. To w sumie nie będę podmieniał za bardzo u siebie, bo to jest tak, jest znikoma różnica. Może sobie podmienimy u wojownika po prostu. 341. No, powiedzmy, że tu. Wygląda jak sraka. No właśnie, zobaczcie w ogóle ile się gem dodawał. Jakie są lagi teraz. Dobra, lecimy dalej. S40. Nasz ulubiony serwer dzisiejszego dnia. A, miałem sprawdzić jeszcze, czy te skrzynki możemy odebrać. Zapomniałem o tym. O kurde, tu też mam 0. I nie wiem w końcu, czy nie odebrałem, czy one się zresetowały. Dobra, zaraz zobaczymy tutaj. A nie, tu są, bo mryga. Dobra, czyli można te skrzynki jeszcze odbierać. Nawet po tym.
Czy ona zniknęła bez odebrania? Czy mi się wydawało? A nie, jest, dobra. Dobra, odbieram, bo coś tu się dzieje niedobrego. Wszystko się pali. Dobra, tutaj wbiliśmy pierwsze miejsce, jak widzicie. Jeżeli chodzi o tutaj ranking gildyjny, powiedzmy. Więc tak to po prostu wygląda. Natomiast w rankingu zajęliśmy drugie miejsce. Kto był na streamku całe dwie godziny, wiedział, o co chodzi. Więc tutaj jakby myślę, że nie muszę dopowiadać nic ani komentować. W każdym razie odbieramy sobie nagrody. Pyk. Dobra, mamy srebrne tło, mamy gaming 1180. Ale ja tu niedawno wymieniałem, a to najwyżej poleci do jakiegoś tam pachołka później. Dobra, lecimy. A, 40 salek mniej było, a to nawet nie widziałem. A trudno, i tak na pachołka poleci. Ja tu gemiki wymieniałem, Szymon, tydzień temu na evencie twierdzy, wiesz? To tam i tak mała różnica. Okej, okay, no i na koniec mamy druida, na którym również zajęliśmy trzecią pozycję, tak jak na W55. Nie mamy żadnej skrzyneczki do odebrania. Tu to wyglądało tak. A, bo tam, kurwa, jestem taki zajebany. Nawet nie pokazałem, trzymaj się, Misaki. Nawet nie pokazałem, jak to dalej wyglądało w sumie z tym rankingiem. No ale to takie top 9, top 8. Takie najważniejsze rzeczy widzicie. I okej, okay, mamy ostatni serwerek. Tak jak mówię, również trzecia pozycja. Tutaj tak to się prezentowało. No tu niestety moglibyśmy na drugie, no bo tu akurat duża różnica. Na drugie miejsce spokojnie moglibyśmy wskoczyć, gdyby nie to, że tutaj trochę osób miało wyjebane. Tu ziomek nawet praktycznie w sumie wcale nie klikał. No dziwnie, dziwnie, no ale trudno. I tak dostajemy to samo oprócz innego tła, także odbieramy sobie przy okazji. I jaki game? O kurwica. 1640. Ty, ten ładny akurat. Ten mi się podoba. Czyli dostanę 80 stat w broni. No to może wymienię tutaj, niech będzie. Dobra, czyli to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą edycję Elevatorka.